Cześć, tu Drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak. A ja Monika Siembida. Dzisiaj wracamy do tematu recenzji. Przypominamy, że opublikowaliśmy już na naszym kanale dwie recenzje. Serialu, o którym wszyscy mówią, i filmu świątecznego. Mamy lato. Większość z Was wyjeżdża gdzieś na urlop, na wakacje. I wynajmuje pokój w hotelu albo domek w kompleksie wczasowym. W związku z tym postanowiliśmy opublikować odcinek dotyczący tego, jak pisać recenzję. I nasz temat to recenzja gospodarstwa agroturystycznego. Wyobraźcie sobie, że na egzaminie trafiacie na następujący temat. Proszę napisać recenzję miejsca, w którym spędził Pan ostatni urlop. Opublikuje ją Pan na portalu wakacjewpolsce.pl. Objętość 180 słów. Gotowi? Zaczynamy! Pobyt jak z bajki. Ostatniego lata postanowiłem pojechać do gospodarstwa agroturystycznego Ziołowy Zakątek, które znajduje się na Podlasiu w miejscowości Koryciny. Znajdziemy tam charakterystyczną dla regionu architekturę. Cały kompleks zajmuje 20 hektarów powierzchni. Kiedy przeglądałem stronę, długo zastanawiałem się, który domek wybrać, ponieważ oferta jest bogata. Można spać m.in. w chatce, która znajduje się w pniu drzewa, ziemiance, starej plebanii, leśniczówce lub domku położonym nad rozlewiskiem. Ja wybrałem tę ostatnią opcję. Pojechałem tam z moją dziewczyną, psem i naszymi przyjaciółmi. Cena wynajmu to 450 zł za dobę oraz dodatkowa opłata za pupila w wysokości 25 zł za dobę. Spędziliśmy tam dwie noce, czyli zapłaciliśmy łącznie 950 zł. Czy było warto? Zdecydowanie tak. Jedliśmy smaczne śniadania przygotowywane z lokalnych produktów i serwowane w formie szwedzkiego stołu. Spacerowaliśmy po podlaskim ogrodzie botanicznym, uczestniczyliśmy w interesujących warsztatach ziołowych, podczas których komponowaliśmy herbaty oraz kosmetycznych, na których mogliśmy sami zrobić kosmetyki z ziół. Największą atrakcją było jednak spa. Zdecydowaliśmy się na masaż olejkiem różanym. Zapach był niesamowity. Polecam wszystkim czytelnikom portalu wakacjewpolsce.pl spędzenie urlopu w gospodarstwie agroturystycznym Ziołowy Zakątek. Jest to malownicze miejsce, w którym można odpocząć, pooddychać świeżym powietrzem, a także nauczyć się wielu nowych rzeczy na licznych warsztatach organizowanych przez właścicieli. Co znajduje się we wstępie? Informacje na temat opisywanego przez nas gospodarstwa agroturystycznego. Dowiadujemy się, że znajduje się ono na Podlasiu, w Korycinach i zajmuje 20 hektarów. Natomiast w rozwinięciu opisujemy to gospodarstwo i znajdujące się w nim atrakcje. Piszemy o opcjach noclegowych i cenie, także zachwalamy śniadania i wymieniamy atrakcje. Podlaski ogród botaniczny, warsztaty ziołowe i spa. A potem to gospodarstwo oceniamy. Zwróćcie uwagę na to, że w tekście pojawiają się liczne wyrazy oceniające. Śniadania są smaczne. Warsztaty interesujące. A zapach niesamowity. W zakończeniu nawiązujemy do tematu. Przywołujemy nazwę portalu oraz polecamy jego czytelnikom urlop w Ziołowym Zakątku. Zastanówmy się, jakich błędów powinniśmy się wystrzegać podczas pisania takiego tekstu. Po pierwsze, podczas pisania wstępu nie zaczynajcie tekstu słowami. Chciałbym napisać tekst o pobycie w takim a takim miejscu. Taki początek jest niezgrabny. I od razu widać, że nie wiecie, jak zacząć. Egzaminatorzy wiedzą, że chcecie napisać tekst. Dlatego po prostu napiszcie, dokąd i kiedy pojechaliście. Po drugie, czytajcie uważnie polecenie. Nie bez powodu macie w poleceniu napisane, że portal nazywa się wakacjewpolsce.pl.
Więc nie piszcie o wakacjach w Egipcie, na Malediwach czy gdziekolwiek indziej. Australii. W Australii. W Austrii też nie. Na końcu polećcie to miejsce czytelnikowi albo spróbujcie go zniechęcić. Pamiętajcie, wasz tekst nie może być jedynie opisem. Powinien łączyć się z opinią. A gdzie wy byliście na wakacjach? Napiszcie w komentarzu o miejscu, w którym je spędziliście. Z naszej strony to wszystko. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to polecamy się. A tymczasem do zobaczenia. Pa, pa!